Witam was bardzo serdecznie w naszym cyklu Słownik POS doktora Borowińskiego i agencji Edelweiss. Dziś porozmawiamy o materiałach POS, dokładnie o ekspozycjach łączonych. Jest to forma zastawienia na jednej powierzchni kilku różnych marek lub produktów, które wspólnie budują większe pragnienie zakupowe. Jak to działa? Kluczem jest dobranie produktów, które wzajemnie się uzupełniają. Można je łączyć na wiele sposobów. Po pierwsze, produkty różnych marek, ale pod wspólną marką parasolową. Przykład, różne napoje gazowane, ale wszystkie od tego samego koncernu. Po drugie, można ustawiać produkty według kategorii, jak na przykład napoje zero cukru, energetyki w strefie energii albo według okazji. Letni festiwal, Halloween, fanta i duszki. Idealne połączenie. Ale co robi największą różnicę, to zostawienie produktów, które wzajemnie współpracują na rzecz większej sprzedaży. To może być ekspozycja, gdzie produkty tworzą komplet, jak na przykład składniki do drinka albo napój i przekąska. Klient widzi całość, myśli: Wow, ma to sens i wrzuca więcej do koszyka. Z opinii naszych klientów wiemy, że takie ekspozycje są niezwykle skuteczne i podnoszą sprzedaż, bo angażują konsumenta na zupełnie innym poziomie. Chodzi o to, żeby klient miał wrażenie, że jego potrzeby są przewidziane, zanim jeszcze pomyśli, czego potrzebuje. I teraz kluczowe: ekspozycje łączone z zasady są ciekawsze, mają większe budżety, więcej można zastosować bardziej innowacyjnych rozwiązań, lepszych materiałów, większych form, bardziej efektywna jest wtedy prezentacja. Więc jeśli myślisz, że Twoje materiały, Mogą działać lepiej, zainwestuj w ekspozycje łączone, zobacz, jak mogą zmienić Twój wynik sprzedażowy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku naszego cyklu.